Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Skala Richtera służy do określania siły trzęsień ziemi. Siła ta opisana jest wzorem logarytm przy podstawie 10. Jeżeli nie ma podstawy, to w domyśle mamy tutaj w podstawie 10 z A przez A0, gdzie A oznacza amplitudę trzęsienia wyrażoną w centymetrach, natomiast A0 oznacza 10 do potęgi minus 4 centymetrów. I to jest jakaś stała nazywana amplitudą wzorcową. 5 maja 2014 roku w Tajlandii miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 6,2 w skali Richtera. Opisz amplitudę trzęsienia ziemi w Tajlandii i rozstrzygnij, czy jest ona większa czy mniejsza od 100 cm. No to zobaczmy. My możemy sobie podstawić, co mamy. Wiemy, że siła, to jest nasza R, to wynosi 6,2. No to podstawiamy 6,2. To się równa logarytmowi przy podstawie 10 z naszego a. My tego a szukamy, my tej amplitudy szukamy, czyli zostawiamy jako a, podzielić przez a0, czyli amplitudę wzorcową, to jest 10 do potęgi minus 4. Czyli sobie wstawiamy 10 do potęgi minus 4. Centymetry na razie pomijam, tylko w domyśle pamiętajmy, że jednostkami są centymetry tutaj. Bo zarówno amplituda jest wyznaczona w centymetrach, jak i amplituda wzorcowa też jest wyznaczona w centymetrach. Podstawiłem sobie do wzoru i zobaczmy, co mamy. Mamy takie wyrażenie. Musimy zastosować tej definicji logarytmu. Logarytm o podstawie a z b równa się c, wtedy i tylko wtedy, gdy a do potęgi c tej daje nam b. Czyli a do c tej daje nam b. Czyli u nas 10 do potęgi 6,2 daje nam to wyrażenie. Czyli zapiszmy. 10 do potęgi 6,2 daje nam, tutaj mamy a przez 10 do potęgi minus 4. My się chcemy pozbyć tego 10 do potęgi minus 4, dlatego mnożymy stronami przez 10 do potęgi minus 4 i otrzymujemy 10 do potęgi 6,2 razy 10 do potęgi minus 4 daje nam a. I zobaczmy, dodajemy sobie, jak mnożymy liczby o tej samej podstawie, dodajemy wykładniki, czyli dodać trzeba 6,2 i minus 4, czyli mamy 10 do potęgi 6,2 odjąć 4 daje nam a, czyli nasze a to jest 10 do potęgi 6,2 odjąć 4 to jest 2,2. 10 do potęgi 2,2 zauważmy, że to jest większe od 100. Dlaczego? Ponieważ 10 do drugiej to się równa 100, czyli jeżeli weźmiemy 10 do potęgi większej niż 2, a dokładnie 2,2, to wyrażenie będzie już większe od 100, bo im większy wykładnik tutaj, mówiąc dla liczb dodatnich, tym większy jest wynik. I możemy sobie nawet na kalkulatorze trochę bardziej złożonym sprawdzić, ile to jest mniej więcej 10 do potęgi 2,2, chociaż to nie jest istotne w tym zadaniu. Wiemy, że amplituda trzęsienia ziemi jest większa od 100, czyli odpowiedzią jest, że a jest większe od 100, gdyż 10 do potęgi 2,2 jest większe od 100. Co kończy dowód, a w zasadzie co rozwiązuje tutaj zadanie, bo tutaj nie mieliśmy dowodu, tylko musieliśmy uzasadnić, obliczyć, czy jest większa, czy mniejsza, rozstrzygnąć. No i zrobimy teraz takie ćwiczenie dla osób dysponujących kalkulatorem trochę bardziej złożonym, z opcją wpisywania wykładnika potęgi. No i sprawdźmy, 10 do potęgi, czyli dajemy to, 2,2 daje nam 158,48 jednostek, jakich? No centymetrów, bo tutaj byliśmy w centymetrach, czyli ta amplituda w tamtym czasie, 5 maja 2014 roku, wynosiła ponad 158 centymetrów.